Powiem wam, że troszkę żem się przeliczył. No bo jak dobrze wiecie, jakiś czas temu wpadłem na genialny pomysł, że fajnie byłoby stworzyć w mojej wiosce farmę żelaza, bo żelaza zawsze nie brakuje. A wiadomo, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jak głupi jestem, ja nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić, wiadomo, żebym spartolił coś, to mówię sobie, zobaczę sobie jakiś projekt na YouTubie, żeby te 10 minut, co poświęcę na budowę, dobrze wykorzystać i zrobić dobrą taką wydajną farmę, nie? No i tu jest creeper pogrzebany, bo jak ja żem patrzył na projekty niektóre, to okazuje się, że jednak ta budowa generalnie farmy żelaza będzie podzielona na odcinki, nie wiem czy nie na sezony nawet, ale zrobię to, mówię, słuchajcie, także jeżeli chcecie, żebym budował taką farmę, to mówię, to będzie w częściach, bo ja nieporadny jestem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to zostawcie łapeczkę w górę, to jutro będzie kolejny odcinek z tego, jak budujemy tą farmę. Jak wam się takie coś spodoba, że buduję takie rzeczy, to będziemy częściej takie coś robić, nie, tutaj na Gałganowicach, no bo osoby, które są ze mną od samego początku, doskonale wiedzą, że ja chyba nigdy nawet swojego domku żadnego nie dokończyłem tak do końca, że mówię o i zrobione. No nie było czegoś takiego, także będzie źle. Tak więc, jeżeli chcecie 5000 łapek, jutro wpada kolejny odcinek. Odcinko no codziennie wtedy, no bo tak to są co drugi dzień. A, no i mega ważna sprawa, no bo podczas poszukiwań właśnie projektu najbardziej mi się spodobał projekt od TGMiego i mam nadzieję, że mogę go wykorzystać sobie tutaj, żeby zbudować. Oczywiście link w opisie. No i mam nadzieję, że nie będzie zły, nie? A jak będzie, to... To nie wiem, bo już rzuciłem film to. No dobra, można zacząć od tego, słuchajcie, że potrzebuję kilku rzeczy, kilku zestawów, że... Co? Jakich zestawów? Nie no, kilka rzeczy po prostu muszę tutaj sobie uzbierać, nie wiem co ja mam przy sobie i ile będę musiał zdobyć. Ja bym chciał tego shulker boxa, nie? On jakby bardzo mi się przyda do tego, żeby skompletować sobie rzeczy, bo nie mam innego shulkera, jakby... Nie wiem, kto mi shulkery poukradał. A ja tego naprawdę dużo miałem swego czasu i... nie ma. A wy w ogóle w komentarzu możecie pisać już, chociaż nie wiem, czy to jest teraz sens, żebyście pisali, jaki może być następny projekt, bo ja się nie śmiałem, że to będzie na części. To będzie na części na 100% podzielone, bo ja nie dam tego na jednym odcinku ogarnąć. Więc też możecie spodziewać się live'ów, moi drodzy, no bo trzeba będzie tutaj kombinować pewnie z różnymi rzeczami. No dobra, dawaj tego shulkera, niech on leży sobie tutaj i dawaj, trzeba pakować rzeczy. Generalnie trzeba villagerów jeszcze zapakować, nie wiem co, ale jakoś trzeba będzie ich przetransportować, także jeszcze zombiaka muszę zrobić. Porąbany projekt w ogóle. No i już mi się pierwszy problem tutaj pokazał, bo okazuje się, że nie mam praktycznie nic z tego, co jest potrzebne, a mam milion skrzynek w domu, także jestem świetny w zbieraniu rzeczy. Dobra, mam szyby. Okej, jedna część jest. No i patrz, no i się rozpadało z tego wszystkiego. Ale jest trochę, nie? Taki mindfuck, że deszcz pada, śnieg leży i nie topnieje. No nic, nie masz do... Czym ja się w ogóle zastanawiam? Miałem rzeczy kompletować. Dobra, szyba jest, to jest jedna z rzeczy, które będą mi potrzebne. Mam piasek, ale piasek jest mi niepotrzebny, piasek muszę przepalić. Piecyk. Czemu tu są ziemniaki, a nie ma węgla? W złą stronę w ogóle wszystko u mnie działa. I nic nie mam. Ej, w ogóle swoją drogą potrzebuję wiadro lawy. Skąd ja mam lawę wziąć na ten moment? Jak ja... Ej, ja wiem, gdzie mam wziąć lawę. Dobra, to niech mi się przepala ten piasek, a my szybko sobie skikniemy, słuchajcie, do tego. Tam na dół, w deszczu oczywiście. Ja jakby inaczej. Czy tutaj mam lawę? Nie, tutaj nie mam lawy. Ale mam kamień, on mi się przyda, bo to będzie ładny bloczek, żeby sobie to przerobić. Perfekcyjnie. Ej, jak ja dawno tutaj nie schodziłem, słuchajcie. W ogóle dawno nie było odcinka z Gałganowic, nie? Od 22 kwietnia chyba, jak patrzyłem, także... troszkę mnie tu nie było. A, w ogóle wpadłem też na świetny, ambitny pomysł, że też jeżeli udałoby nam się dobić milion subów, to w planach miałbym reaktywowanie pewnej serii, o której dosyć często piszecie w komentarzach, a mianowicie wiejskiej przygody. Ale to na razie nic pewnego, tak sobie rzuciłem wolny pomysł, być może tak zrobimy. A najpierw trzeba milion subów dobić, nie? Będę potrzebował też dużo ziemi do podsadzania się na pewno na 100%, więc weź to zapakuj ze sobą. Potrzeba kamiennych cegełek, dużo kamiennych cegełek i tych takich półpłyteczek też dużo by trzeba było. Ej, elegancko, no i perfekcyjnie mamy to. Ej, gdzieś tutaj miałem drewno i znowu mi ukradli. Ej, a to nie... Gdzie ja patrzyłem, że miałem drewno w ogóle, to takie zwykłe dębowe. A to nie ma znaczenia jakie drewno, a je, czekaj. Dobra, są brzozowe, można z brzozowy deseczek zrobić, też będzie działać. Bo potrzebuję tabliczki, troszkę tabliczek. No ja wiedziałem, że mi zabraknie. Ej, idę spać, bo już jest noc, przynajmniej deszcz przestanie padać, bo muszę iść i jeszcze wieśniaków okraść, bo potrzebuję 3 łóżka. A z racji, że też będę potrzebował 3 villagerów, no to możemy zabrać z domków łóżka. Nie? To... Dobry pomysł? Nie, dobra, nie będę im zabierał łóżek. Ale chyba mogę zrobić. No, ale standard, że nie mam wełny żadnej tej przy sobie, nie? To w ogóle nie ma opcji, żebym jakąkolwiek znalazł. Zawsze tak tutaj jest, że co mi potrzebne, to nigdy nie ma. A nożyczki chociaż, cokolwiek, żebym te owce se ogolił, bo tu jakieś są przecież. No, perfekcyjnie jest, dobra. Idziemy.
Panie gotowe na... A co ty robisz? Panie gotowe na szybkie strzyżonko. Okej, mamy jedno łóżko, drugie łóżko i mamy trzecie łóżko. W tym samym kolorze będą wszystkie? Tak, a czy sobie to jest jedno? A, bo to ta kolorowa, co ja też przyniosłem. No git. 7 dopiero, dawaj. Potrzebuję 9. 3 łóżka potrzebne są. Dobra, idziemy, mamy wszystko. Trzeba będzie te owieczki przenieść i kolory porobić. Haha, i mamy kolejną rzecz. Wiecie, co jest najgorsze? Że potrzebuję teraz żelaza, żeby zrobić rzeczy z żelaza, więc potrzebowałbym farmę żelaza, żeby mieć żelaza, ale nie mam farmy żelaza i nie mam żelaza. Żeby... Nieważne, i... idę tam. Tam nie wiem, jak troszkę żelaza, to może uda mi się zrobić, bo potrzebujemy troszkę hopperów. Potrzebujemy obserwer i sensor, czujnik światła chyba. Nie wiem w ogóle, co to jest. Nieważne. Nieistotne, Boże, ja tyle Minecrafta grabię połowy rzeczy, nie wiem, co tu robię w ogóle. Ej, tu trochę mam, dobra. Do przepalenia będzie nam gotowo. A skąd takie rzeczy szalone? Ty, jaki miecz mam dobry. A ja, może sobie go... A weź go, pewnie, że bierze, będę z takim syfem latał niewyenchantowanym, co jest? No dobra, to mam teraz, jak się robi hopper, czekaj. Edward Hopper. Nie o tego Edwarda chodziło, halo! O Jezu, ile żelaz. I jeszcze 9 skrzyn... Ja nie mam tyle... nie mam tyle żelaza. No proszę! Co jest? Nie stać mnie. Nie gadaj. Czekaj, to 9 skrzynek, chociaż tyle zrobię, na to mi chyba stać. Ale to będzie trudna robota, ja nie mogę. Dobra, ja potrzebuję 45 żelaz, więc muszę trochę przypalić. Czekaj, tutaj miałem coś. O, perfekcyjnie, dawaj, to wywal tutaj. Lecę zbierać żelazo. Nie damy rady bez tego. Ej, ale to jest tylko na sam hopper, jakby jeszcze potrzebuję inne rzeczy. No nie, dobra, trudno. Dlatego mówiłem, że to będzie na odcinki podzielone, bo to nie da rady tego wszystkiego naraz zrobić, nie w moim przypadku. Chociaż wydawałoby się, że po 80 odcinkach, które... Nie wiem, ile było w sumie, ale coś po 80 chyba mi się wydaje. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Ale jak na 80 odcinek, to wydaje mi się, że już powinienem mieć tutaj dużo rzeczy i takich, że nie powinienem latać do kopalni, bo nie mam żelaza, nie? Generalnie to ja nawet ekwipunku nie mam, bo latam w złotych gaciach. Wszystko straciłem w Netherze. Ej, tak serio, serio mówiąc, ja naprawdę chciałbym ten projekt, słuchajcie, zrobić tak, że nie będę tutaj sobie cheatował na Creative i pomagał tylko samemu, żeby sobie coś udowodnić, że potrafię. W sensie skopiować projekt, który ktoś już stworzył, nie? Więcej nie wymagam od siebie, jakby. To by za dużo czasu zajęło, gdybym miał sam na to wpaść, żeby to stworzyć, żeby to jeszcze działało. Żeby to miało jakikolwiek sens, nie? Czemu ja w ogóle swoją drogą poszedłem do kopalni, do której chodzę zawsze i tej nie ma już żelaza, no bo... Byłem tu już kilka razy, nie? Bez sensu, bo tej przyłażę. 100% wykopałem już całe żelazo, które tutaj było. No, złoto. No to... Uradowany jestem, to fest rzeczy, faktycznie. Ej, jest żelazo! To nie byłem jeszcze w tym miejscu, na to wychodzi. Perfekcyjnie. Mam pochodnię? Dawaj ją, weź w rękę. A nie, nie dam rady w rękę wziąć pochodnię, to... A, zapomniałem, że to na snapshotach jest. O, i jeżeli chodzi o kopalnię, to by było... To by było na tyle w tym temacie, nie? Już mnie się skończyła! Czy znajdę tutaj jakąś bezpieczną, znaczy bezpieczną, otwartą przestrzeń, żeby sobie poradzić, bo w takich najprościej się żelaza szuka. Ała! Za dużo was, gałgany! Dobra, tutaj widziałem, że jest żelazo już, także dawaj, tędy się podsadzimy, będzie dobrze. No jestem geniuszem, nie? To co teraz zrobiłem miało sens. Dobra, dawaj, to bym chciał stąd już wyjść. Ej, ja w końcu, jeżeli będę miał tą farmę, nie? To będę mógł sobie zrobić tego. Jak to się nazywa? No, beacon w pełni działający, nie? Ze wszystkimi enchantami. No nie, no gdzie w lawę się pchasz? No, nie gadaj, że umrę. No nie rób mi tego. Nie rób mnie tego, Minecraft! Nie wolno ci! Przestań się palić. Jezus, jak się przestraszyłem, że zginę, to ci... Słowa przesada. Jakby ja cały czas jestem na etapie jeszcze nie budowy, tylko zbierania rzeczy, nie? Nie mogą się takie rzeczy dziać, że stópką w lawę się pakuje. Ile tego mam? 25. No niby starczy, ale tylko na hopery, więc... Jeszcze trochę. Tym bardziej, że jeżeli bym chciał zrobić w pełni chyba działające, ale nie wiem, czy będę robił. No nie chcę. No i to już byłem kiedyś, także... To nie w tą strunę, dawaj tam, gdzie byłem, bo tam chyba... Będzie więcej tego żelazka. No to... Widzę, że moja kobieca intuicja mnie po raz kolejny zawiodła, bo tutaj żelaza nie było. Wow! Idź sobie, bo tutaj mam żelazo, nie rób mi tak. Nie wolno ci zrobić takich rzeczy mi. O, perfekcyjnie. Jak to ładnie, ile żelaza. Dlaczego od razu tutaj nie przyszedłem? Miałem też taką cichą nadzieję, słuchajcie, że tutaj gdzieś diamenty znajdę, jak już tak latam przy tej lawie po otwartych terenach, ale to... Widzę, że to nie ma opcji. Trzymaj sam chyba za wysoko. Nie, 15 to powinno być, ale to... ale nie ma. A też mam chyba tylko jeden diament w razie czego. O Jezu, coś nie rób tak! Dobra, ja stąd wychodzę, słuchajcie, mam chyba wystarczająco dużo żelaza i boję się, że 62 to... Stack zebrano, to dużo, to faktycznie.
Nie, no ale dobra, ja stąd wychodzę powoli, tamtą stronę gdzieś chyba muszę iść. No, się zgubiłem jak nic, nie mam pojęcia gdzie jestem nawet w tym momencie. Dobra, ja sobie wychodząc jeszcze może znajdę coś, widzimy się za moment po prostu, jak już będę u góry, nie będę was tym zamęczał. O Jezu, no gdzie się, jak się przestraszyłem, no! Jak Filip z konopi po prostu wyskoczył mi, no. Pochodnie wszystkie złożyłem. Wyprawa życia. Gdzie ja jestem? Czekaj. W którą stronę mam teraz iść? Ale tam już widzę, ale... Ej, tutaj jest taka... Czemu ja nie wiedziałem, że tutaj takie coś istnieje? O co chodzi? Całe życie się przede mną kryło. 80 odcinków, no. Przez rok czasu na to nie wpadłem, że tutaj jest. Szybko mi... Jezus, coś tam dupło. Boję się, że zaraz mi się ten dorwą do wieśniaków w mojej wiosce, a tam Zbyszki nie chronią w ogóle. Wszystkie na tych schodach stoją, nic nie robią. O, lama. He, jedziemy, Andrzej, dawaj. A nie, lamą się nie jeździ. Dobra, nieważne. Idź! Głupia elytra. W ogóle mam fajerwerki? Nie, no zostawiłem gdzieś. Nie, no mam. Nie, nie mam. Dawaj, wlecę przez okno. Jest! Ale mi się udało. Dobra, idziemy, Ziuziu, Zbychu. Skąd ty się tu wziąłeś? To był tylko jeden Zbigniew. Ale dostałem w mały palec. Co? Ale mnie uszczelił. Dobra, teraz dawaj te 9 hopperów robimy. A jeszcze nie. Jeszcze przepalanko zostało. Dobra, na pół to podzielimy, żeby było szybciej. A ja w tym czasie resztę rzeczy sobie zrobię. Obserwer możemy zrobić. Obserwer potrzebny jest jeden, jeszcze tylko potrzebuję redstonik. Ha! Kolacko, kolejna rzecz. Ten czujnik dnia by trzeba było jeszcze, słuchajcie, teraz dorwać, tylko potrzebuję do tego kwarcu. Dobra, potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze krosna i potrzebujemy jedno to ten. Kompostownik. No właśnie, to na działkach się trzyma. Ej, tu miałem żelazo, to po co ja szedłem to... Całe życie mnie tak oszukują. Dobra, nieważne. Potrzebuję tak, potrzebuję... Zwykłe drewno i nici po prostu, jak patrzyłem. O, perfekcyjnie. Raz, on trzy krosna i jeszcze kompostownik. No dobra, słuchajcie, mamy ostatnią rzecz i już idziemy zaczynać budowę. Po 30 minutach, także perfekcyjnie. 30 minut zajęło mi coś, to jest tragedia po prostu. Ej, zrobiłem lej. A miałem zrobić hopper. To jest to? Dobra, trudno. Nie, no to jest to, tylko tu mam jakiś dziwny ten. Nieważne, idziemy. Komu w drogę temu narty, dawaj, lecimy, zrobimy to zaraz, będzie dobrze. Mamy wszystko, jeszcze będę potrzebował pewnie kilku rzeczy, żeby tam sobie podoprowadzać wieśniaków do góry, bo będę potrzebował trzech takich jegomościów z tej wioski, ochotników, którzy będą mi chcieli dotrzymać kroku podczas, może nie tyle budowy, ale spawnowania tych żelaznych golemów. I zombie, tak, i jeszcze name tag będę potrzebował, także łowienie ryb też nas nie ominie. Ale to na spokojnie, nie dzisiaj. A ja dopiero teraz zauważyłem, że jak wybudowałem tego wieśniaka tam, nie, to nawet mi się nie chciało tych pachołków drewnianych usunąć. Jak to wygląda? Tragedia, tragedia, słuchajcie. Ja nie trafiłem. I gdzie bym to chciał zrobić, słuchajcie? Wydaje mi się, że zrobimy to sobie poza wioską. Gdzieś tutaj, myślę. Coś tak czuję, że tutaj będzie idealne miejsce, słuchajcie. Gdzieś w tym punkcie, także... Mam ten, mam... Dobra, wziąłem szulkę ze sobą, na szczęście. I teraz tak, od czego zaczynamy? Muszę gdzieś tu postawić skrzynkę, bo do niej będą spadały rzeczy, no nie? Także weźmy sobie skrzynię... Może od tej strony, do mnie. Teraz by przydało się wziąć lej. I teraz tak, muszę dać... Lej w tą stronę, bo on musi zbierać do skrzyni. Tu tak, chyba dobrze, nie? Że tak były połączone. Okej. Ej, a to jest połączone, czy on nie jest połączony, jak go nie dotyka? W sensie, nie, ten nie jest połączony. Ej, to będzie działać? Czekaj, weź wrzuć tutaj jeden. Tu drugi. Ej, no jest, działa, dobrze, perfekcyjnie. Udało mi się już coś zrobić. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. A, jak to wrzuciłem, to już nie poleciało. A nie, poleciało, darba, jakby se sam wyjęłem. Nieważne. Dobra, co dalej? Teraz by trzeba było to obudować, z czego się orientuję. Czekaj, mogę podskoczyć. Obudować i zalać to lawą, żeby mnie tutaj te golemy się mogły niszczyć. Sięgnę. Oj, nie buduj. No otwórz go. O nie, bo shifta nie otworzę. Trzeba zejść. Dobra, teraz potrzebuję tabliczki i lawę, z czego się orientuję, bo trzeba będzie tutaj to rozlać. Okej. Dobra. Chyba działa. A jak ja mam to zrobić? Dlaczego to jest... Tak. Ona mi się nie spali, ta skrzynia? A nie, nie, bo ona nie dotyka w ogóle chyba, nie? Ale teraz jej nie otworzę. Czemu to jest takie skomplikowane? Czekaj, jeszcze jeden hopper bym zrobił, to wtedy mogę sobie ją wysunąć dalej, nie? Chyba tak trzeba to zrobić. Może... To tak było w ogóle w projekcie? Nie pamiętam. Bo jakby nie mam nawet podglądu teraz, ja teraz robię to, powiedzmy, na oko, tak jak pamiętam. Powiedzmy, że sobie poradzę, zobaczmy jak mi pójdzie. No i dobra, mamy, lecimy. Dawaj to tutaj i teraz chyba już nie powinna mi się skrzynia zapalić. Chociaż skrzynka chyba się nie pali też w ogniu, nie? Ale już tutaj miałem problem, bo nie, jakby to mi się, nie miałem jak tego otwierać. Dobra, dawaj ten lej. Aha, ale ten lej musi być w tą stronę chyba, nie? Czekaj, daj skrzynię, tak? To weź znisz. To tu. Działa? Rzuć ziemniaka.
Działa, dobra, perfekcyjnie. Już noc? Dobra, to trzeba się przespać, bo już tam zombiaka jakiegoś słyszałem, gdzieś mi chodził. A, nie mam name taga, tego na razie nie wezmę, niech on sobie tam zostanie. Potem będziemy kombinować, jak już będziemy kończyć ten projekt, czyli pewnie w drugim sezonie. A, muszę przyprowadzić villagerów tutaj, bo dwóch mi w ogóle zginęło, dostali piorunem swego czasu, także... Taka dziwna sytuacja, dzień jak co dzień w Gałganowicach. No, ale głównym celem jest to, żebym sobie to rozbudował też, nie? Jakbym już miał tyle żelaza, bo nigdy nie korzystałem z tego, a fajnie byłoby mieć ten maksymalny poziom. Dobra, nieważne. Weźmy tu wyżej. I teraz powinienem zrobić tak, jeszcze więcej tej lawy tutaj dać. Coś czuję, że mam za mało materiału. Tak ciut. Gdzie mam pół bloki? Gdzie one? Aha, bo tutaj wszystko. O, tragedia. Dobra, i teraz musimy lawę rozlać na samym środku, no nie? Chyba tak to miało być na tym poziomie. Tak mi się wydaje. To na pewno tak było. Musiało tak być. Dobra, lecimy do góry. No okej, okay, no i mi się czekaj, tutaj mogę jeszcze zrobić, bo mam tego kamienia. Ale to tak będę musiał pójść, bo nie starczy mi materiałów, żeby zrobić ten... platformę tutaj, żeby mi te zbyszki mogły lecieć. No ale dobra, wysokość wydaje mi się, że już będzie git chyba, co? Czy nie? Jak to wysoko powinno być? Dobra, jeszcze jeden poziom i będzie git, już wystarczy, nie trzeba tyle kombinować. Okej, tylko brakuje mi tego, że... Aha, i nie wiem jak tutaj przyjść potem z powrotem, będę musiał się pobudować. Zejść będzie łatwo, bo elytrę mam, ale wrócić tu już nie będzie komu zejść. Dobra, ja muszę dolecieć sobie do tego, tam gdzie mam zejść do kopalni, bo tam miałem stona zwykłego dużo. To sobie to przerobię, żeby te platformy, znaczy platformy, nie platformy... No tak, platforma to już wtedy będzie. Dobrze mówię, sam ze sobą kłócę. A dobrze, że kiedyś sobie nakopałem tego, słuchajcie, z kilofem na silktaczu i... I dzisiaj mogę to wykorzystać i nie muszę szukać tych bloków, czy tam przypalać. Całe szczęście. Dobra, mamy 4 staki, to na 100% już w tym momencie wystarczy, więc śmigamy tam do... No właśnie, jak ja tam do góry wejdę? A tam chyba zostawiłem ziemię, nie? W szulkarze to. Będę miał się chyba czym ten podsadzić. Ej, mam wrażenie, że to jest jeszcze za niskie. Przede wszystkim to nie wygląda jak jakaś fajna... Czemu to wygląda jak syf? Czekaj, jak to zrobić, że to nie wyglądało jak syf? Może wiecie co, może tutaj? Myślę, słuchajcie, że potem tutaj walniemy sobie ze szkła taką część, żeby było widać, co tutaj się dzieje w środku, nie? W jakim tempie one się tam... giną się. Te zbyszki. Oraz z tej strony będę miał schody, powiedz. Znaczy schody. Ciężko to nazwać schodami w ogóle. Tylko to moim zdaniem musi być jeszcze wyżej, bo to jest za nisko. Źle to będzie wyglądało, słuchajcie. Szczerze? Mogłem poczekać z tą lawą, bo czuję, że to mnie zabije. Ja mogę się założyć, że tutaj wpadnę dzisiaj, nie? Więc... Dobra. O Jezu, co mnie tak pchnęło? Co jest z tym Minecraftem? Delikatnie powiedziałem tylko, no, że nie szansa, że wpadnę, już mi te jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No dobra, powiedzmy, że mam to zrobione, teraz dawaj w tą stronę robimy platformę. 3, czekaj, 4, 5, 6, 7, 8, dobra. Kurde, ja wody ze sobą nie wziąłem. Ona jest tam na dole, co teraz? Dobra, trudno. Lecimy. 8, dobra, druga jest. I teraz trzeci poziom taki trzeba zrobić ponoć. I zobaczymy, czy to będzie dobrze działać. Ej, bo nie liczyłem, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, dawaj! Dobra, teraz by trzeba było, słuchajcie, dorwać jeszcze wodę i sprawdzić, czy to w ogóle działa. Ale zanim to zrobimy, weźmy pół bloków też nie wziąłem ze sobą. Weźmy jeszcze to, bo ja potrzebuję... Jakby nie skończyć źródełko wody, ale to tam starczą chyba dwa tylko wiadra wody, więc będzie gites. Weźmy, byle bez rybki, z rybką mi się nie przyda. I do góry! Co? A, dobra, bo to jest ten już platforma. Dobra, dawaj tędy. Okej, okay. Jedna strona zrobiona, jeszcze tylko dookoła. No i git, słuchajcie, to mamy jeszcze teraz bym... Nie wziąłem tych szyb ze sobą? No co? Zapominam o najważniejszych rzeczach, to jest tragedia jakaś. Ej, ale tutaj na końcu bym sobie tak zrobił, wiecie, chyba. Tak bloczki bym sobie postawił bardziej niż zwykłe te. Dobra, lecimy na dół, bo zapomniałem wziąć szkieł oczywiście. Czemu ten szulker jest tutaj na dole? Dlaczego go sobie nie wziąłem do góry? Byłoby prościej troszkę, nie myślę. Ale po co? Po co sobie pomagać? Po co sobie ułatwiać? Bez sensu. Dobra, dawaj znowu do góry. To potem będzie niszczył. Mogę się założyć, że to też zostanie ta ziemia tutaj dookoła. No i oczywiście znając życie, to ani nie będzie wyglądało, ani nie będzie działało. To też mogę się założyć, że tak będzie. I lecimy ze szkłem tak do... O! Gdzie się stawiasz? Tak dookoła. Bo ciemność już sobie... Nie zdążyłem tutaj tego ogarnąć. Będzie przypał zaraz. Dobra, zostało mi 64, to powinno mi wystarczyć. Dobra, to zrobię do końca i wtedy dopiero pójdę chyba, nie? Nie będę teraz leciał specjalnie, żeby ten, żeby nos usunąć. W sensie przespać się. No, dawaj.
chodź do, bo spieszy mi się teraz. Okej, dobra, to mamy. Teraz pytanie, czy to w ogóle będzie działać. Czy to ma prawo działać, jeżeli to zrobiłem? Czy lawę mi zaleje? Jaki głupek! Ja wiedziałem, że coś odwalę, no. No zakra, tam jeden blok dalej trzeba to dać. No to woda, no, daleko leci. I nie mam lawy, nie? No zobaczmy, że tam obsydian jest tylko. Znaczy będę musiał po lawę teraz i specjalnie. No pewnie, że tak! Ja nie mogę. Tragedia!